Barbórka, Dzień Górnika, to tradycyjne polskie święto górnicze obchodzone 4 grudnia w dniu świętej Barbary, patronki górników. W całej Polsce górnicy podziemni i odkrywkowi w tym dniu bawią się na dorocznych biesiadach. Lubańscy górnicy z Kalnicy, z kopalni Eurowia Bazalty, spółka akcyjna na Księginkach świętowali w zajeździe staropolskim w Kościelniku. Pragnę złożyć wszystkim górnikom, pracownikom kopalni i rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej, niebezpiecznej pracy. Niech Wasza patronka święta Barbara ma Was w opiece. Proszę Państwa, Eurowia Bazalty jest znaczącym zakładem pracy w regionie. Chcemy, żeby nasz koncern pomagał, był częścią społeczeństwa lokalnego. Z okazji Górniczego Święta pracownikom lubańskiej kopalni życzenia złożyli lokalni samorządowcy. Z okazji Waszego Święta, Święta Górniczego, w imieniu społeczeństwa gminy Siekierczyn, jak również własnym, chciałbym pogratulować osiągnięć tych dużych ton czarnego kamienia, którego wydobywacie, kruszycie. Ten kamień służy całej Polsce, bo dróg nam potrzeba, dróg dobrych, a ten surowiec to podstawowy materiał do budowy dróg. I życzę, aby jego wydobywać jak najwięcej, aby udało się go również sprzedać, aby firma się rozwijała, bo wtedy będzie i pożytek dla pracowników, dla firmy, no i dla lokalnej społeczności. Życzę szczęśliwej, bezpiecznej pracy, pracy trudnej, docenianej. Myślę, że i finansowo też pan dyrektor tutaj swoich górników doceni, bo rzeczywiście niektórzy określają, że praca tylko pod ziemią, ta górnicza jest ciężka, ale ja powiem, że przy tym kamieniu, przy tym zapyleniu, przy tym czarnym płuczniu jest jeszcze trudniej. Także szanowni górnicy, aby wasza praca zawsze była szczęśliwa, tego życzę, a niech święta Barbara ma zawsze was w opiece. Szczęść Boże górnicy! Szanowni Gwarkowie i drogie panie, chciałbym w imieniu samorządu powiatowego w sposób krótki przyłączyć się do słów, które już wcześniej padły, a były to słowa godne i właściwe. Czas dzisiaj wielki, czas świętowania, ale aby świętować, najpierw trzeba ciężko pracować. Za wami rok ciężkiej pracy, dobrej pracy, jak sądzę, i czas, w którym zakład zaczął się rozwijać, a państwu zaczęło się dziać lepiej. Święta Barbara, wasza patronka w trudnych chwilach, ale też i dobrych chwilach, sądzę, że pobłogosławiła ten rok i trud waszej pracy. A bez tej pracy nie mielibyśmy dróg, nie mielibyśmy kolei, nie mielibyśmy wielu, wielu rzeczy, które tworzą nowoczesną infrastrukturę kraju. Cieszę się, że w tak zacnym gronie będzie nam dane spędzić dzisiejszy wieczór. I niech święta Barbara czuwa również nad tymi harcami, które dnia dzisiejszego wieczorem będą uprawiane w ramach kapczmy piwnej. Szczęść wam Boże, drodzy Gwarkowie, a na co dzień w życiu osobistym życzę wam przede wszystkim zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, a waszym rodzinom tego, aby was wspomagały. Ale pamiętajcie, że to wspomożenie będzie mi tylko możliwe, kiedy wy będziecie również o tych rodzinach pamiętać. Jeszcze raz szczęść Boże. W imieniu mieszkańców gminy Platerówka, w imieniu swoim własnym pragnę wam podziękować za waszą ciężką, rzetelną i uczciwą pracę. Pragnę podziękować zarządowi Eurowia Vinci
za bardzo odważne, mądre i strategiczne decyzje, dzięki którym mamy dzisiaj wszyscy chleb, a wy macie pracę. Dziękuję, drodzy górnicy, wam za waszą pracę, zarządowi za mądrą politykę, dzięki której jedna z najmniejszych gmin w Polsce i najuboższych może się rozwijać, może małymi krokami doganiać naszych zamożniejszych sąsiadów. Drodzy górnicy, z okazji waszego święta życzę wam, aby święta Barbara miała was w swojej opiece. Na co dzień wasza praca jest ciężka i ciężko pracujecie w pocie czoła. Dlatego życzę wam, aby szczęście was nie opuszczało. Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Pragniemy złożyć wszystkim górnikom, pracownikom, kopalni i rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Święta Barbara nieustannie otacza was i wasze rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego. Szczęść Boże. Wszyscy zaśpiewamy hymn górniczy. Starosta Walery Czarnecki uważa, że górnik skalnik to bardzo potrzebny i niezwykle odpowiedzialny zawód. Jak co roku rzeczywiście w przededniu świętej Barbary górnicy w całej Polsce, nie tylko ci górnicy, którzy wydobywają węgiel czarny, brunatny, czy też górnicy, którzy zajmują się miedzią, ale też skalnicy, obchodzą tradycyjnie swój dzień górnika. Cóż w takim dniu można im powiedzieć? No, oby święta Barbara nad nimi czuwała. Oby łaski, którymi ona, że tak powiem, może szafować, zdarzały im się co dnia i żeby towarzyszyły im zarówno w dobrych, jak i złych chwilach. Sądzę, że w dniu takiego święta należy się również zająć sprawą rodzin górniczych, jako że ciężka praca górnika również w jakiś sposób wpływa na rodziny górników. Więc i tym rodzinom również w dniu święta górników wszystkiego dobrego, a górnikom tradycyjne szczęść Boże. Eurowia to jeden z największych koncernów wydobywczo-budowlanych w Europie, a lubańska kopalnia jest największą w Polsce. Mamy do czynienia, że tak powiem, z dużym przedsiębiorstwem. Jest to część koncernu Eurowia, czyli jednego z największych koncernów w Europie. Oczywiście tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy. Zawsze działalność wydobywcza jest działalnością uciążliwą dla otoczenia. Odczuwają to mieszkańcy Księginek. Mam nadzieję, że akurat tutaj, w przypadku Eurowi, ten problem będzie sukcesywnie, że tak powiem, niwelowany i nam, mieszkańcom Lubania, ale też i okolic, będzie łatwiej, bo w przypadku dużego przedsiębiorstwa jest zawsze łatwiej rozwiązywać problemy, które w przypadku małego przedsiębiorstwa stają się dużymi. A więc na przykład ochrona przed hałasem, ochrona przed zapyleniem i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że to są miejsca pracy dla lubaniaków, ale nie tylko, dla mieszkańców powiatu lubańskiego, co jest nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o sytuację w ogóle gospodarczą w tej chwili
na świecie, w kraju, czy też w Europie, bo słyszymy zawsze niepokojące wieści, a więc trzeba zawsze pamiętać, że ten duży ma trochę łatwiej niż ten mały. Tadeusz Jęczmionek, prezes byłych łużyckich kopalni bazaltu, czyli poprzedniczki Eurowi, uważa, że kopalnia, którą zarządzał, poszła w dobre ręce. Tradycją jest w Polsce tak, że jak 4 grudzień nadchodzi, górnicy świętują po całorocznym trudzie pracy, tak w górnictwie podziemnym, jak i w górnictwie odkrywkowym. Górnictwo odkrywkowe wcale nie jest mniejszą gałęzią przemysłu niż górnictwo podziemne, również to jest bardzo trudna praca i po tym całorocznym trudzie należy im się taka wspólna zabawa, jak gdyby w podzięce za ten trud, który włożyli w cały rok. No, ja kiedyś organizowałem te karczmy piwne, później biesiady piwne. No, były to świetne imprezy. Pracownicy bawili się na tych imprezach. Przed karczmami zawsze żeśmy podsumowywali swoje osiągnięcia. No i myślę, że tutaj bardzo fajnie, że Eurowia przejęła również tą pałeczkę, tą tradycję i organizuje te karczmy piwne. Są bardzo fajne. Nie gorsze niż nasze. Jako firma, duży koncern, który zajmuje się również między innymi i eksploatacją złóż i budownictwem, no myślę, że w dobre ręce kopalnia poszła, ponieważ jest to firma ogromna, która buduje drogi, zajmuje się budownictwem w szerokim tego słowa znaczeniu i myślę, że nie będzie problemu ze zbytem tych wyrobów bazaltowych, tak jak myśmy mieli, że trzeba było jeździć, szukać odbiorców. No a jest to kopalnia położona, jak wiemy, najdalej od centrum Polski i te koszty transportu rozkładały w zasadzie całą sprzedaż, czyli zmniejszały możliwość sprzedaży po korzystnych cenach. Program artystyczny i tradycyjny biesiadny rytuał górniczy przygotowali artyści znanego na Górnym Śląsku zespołu Piotra Szefera, Śląskie Trio z Bytomia oraz kabaret Bruno z Tarnowskich Gór. Dziękuję wodarzu za powołanie mnie do wysokiego, a w sprawach piwnych i nie tylko, nigdy nieomylnego prezydium. Nadchodzą dni zimowe, a wraz z nimi nadchodzi święto naszej patronki, Barbary. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, mamy wigilię tego święta. Wielkie brawa dla wodarza, że akurat w Wigilię zorganizował karczmę piwną z Kalników. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał. 117. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. Żeby nie przeszkadzać, piwo leją, pijmy bez wódeczka. Fajki, ale, Bóg mi nie pije, ale żalu wielkiego
A wszyscy ode